Klaudia Szustak, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Przed nami pochmurna i deszczowa noc. W Polsce opady będą przeważnie obfite. Zakres temperatur wyniesie od 1 stopnia na Podlasiu, 2 stopnie w Olsztynie, 4 stopnie w centrum, do 7 stopni na zachodnich krańcach. Ciśnienie w normie 1016 hektopaskali, wiatr miejscami porywisty. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Wtorek w Europie Środkowej przyniesie deszczową aurę, natomiast we wschodnich stolicach prognozujemy opady śniegu. Znacznie pogodniej będzie w Madrycie i w Lizbonie i w tych dwóch stolicach termometry wskażą nawet do 20-22 stopni. W pozostałych miastach 13 stopni w Londynie, 18 stopni w Rzymie, od 0 do 2 stopni w Skandynawii. Przejdźmy do prognozy pogody dla Polski. Wtorek w Polsce od rana przyniesie opady deszczu, przeważnie obfite, miejscami na zachodzie umiarkowane. W ciągu dnia możliwe przejaśnienia jedynie w centrum. Na północno-wschodnich krańcach zachmurzenie całkowite przez cały dzień. Temperatury będą nieznacznie niższe, od 5 stopni na północy, 7-8 stopni w centrum i maksymalnie 9 stopni na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie porywisty, przede wszystkim na Pomorzu. Ciśnienie 1018 hektopaskali, nieznacznie wyższe. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Kolejne dni również przyniosą obfite opady deszczu, które lokalnie mogą powodować podtopienia. W środę temperatura maksymalna wyniesie 10 stopni, tyle zanotujemy na Śląsku. Ciśnienie wróci do normy. W czwartek natomiast ciśnienie spadnie do 1006 hektopaskali, bez opadów jedynie na wschodzie, natomiast na zachodnich krańcach aura będzie pochmurna i deszczowa. Temperatury w granicach 7 do 10 stopni. W piątek ciśnienie będzie jeszcze niższe, 999 hektopaskali, na termometrach maksymalnie 11 stopni na Podkarpaciu, 9 stopni w centrum i ponownie deszczowo i pochmurno. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.